Hej, cześć, ja nazywam się Kair, a to jest kolejny odcinek z serii Icewind Dale Enhanced Edition. Aktualnie przebywamy w pałacu na pierwszym jego poziomie. Takie trochę déjà vu, bo już tu kiedyś byliśmy, kierując wtedy swoje kroki do marketa na wyższych kondygnacjach tegoż pałacu. Natomiast dzisiaj wybierzemy się do upadłej świątyni. Na przestrzeni ostatnich odcinków udało nam się pokrzyżować trochę plany tutaj tej armii zła. Między innymi zabijając chyba wszystkich poruczników, których mieliśmy ukatrupić, między innymi Malavona, tego wspomnianego wcześniej Marketa, no a także chociażby pannę Ilmadię. Razem zdobyliśmy tutaj 5 pieczęci. O ile dobrze kojarzę, tyle trzeba było, aby odblokować przejście. Chyba Ginefe wspomniała ostatnio, że gdzieś na tyłach świątyni znajduje się przejście, które otwiera tylko i wyłącznie właśnie otwiera się poprzez właśnie użycie tych pieczęci, także zobaczymy, co też tam zastaniemy. Trochę kiepsko stoimy tutaj z zaklęciami, zarówno tymi dla maga, jak i kapłańskimi, no ale przynajmniej jakiś zwiad sobie może przeprowadzę, a jeśli tego będzie wymagała sytuacja, to po prostu odpoczniemy. Także zobaczmy. O. Szkieletowy strażnik, dobra. To nie jest żadna nowość. O ile dobrze kojarzę, mieliśmy już do czynienia z takimi strażnikami. Chyba w odciętej dłoni, na tych niższych kondygnacjach. Także zobaczmy. Może by się przydało coś sobie... Jestem gotowa. Chyba. Nie wiem, ile tam tego dziadostwa jest, także... A nawet mogę sobie rzucić taką zbroję. Zaraz poczujesz, czy o, proszę. Kobiety. A tutaj załatwione. Nawet moglibyśmy użyć tej talii rozmycia. Poczekamy tutaj, niech oni tutaj o, dobra, wyrwałem do przodu i tyle z tego czekania. Ojejku. No dobra, ale to po kolei. Może nie biegaj za tym, którego udało się... Kurczę, trochę ich jest tutaj, trzeba przyznać. Tylko nie chcę się za bardzo rozpędzać, bo nie wiem, jak to będą miały coś... Kiedyś były takie cienie też, które strzelały jakimiś pociskami. One obok też były. Wolałbym nie wpakować się w to dziadostwo tutaj. O, rety, ile tego. Tamte się rozbiegły, dobra. Nic nie szkodzi. No dobra. To może poczekamy tutaj. Brat Harken. Rękawica, za rękawie, na łokcica, opacha, na ramiennik, płytka, na golenica, na kolanek, przyłbica. Kim jesteś? Jestem brat Harken, obdarowany z pokorą przez czcigodnego brata Pokelina mocą panowania nad jego stworzeniem. Na golenica, na kolanek, przyłbica. Co robisz? Uczestniczę teraz w rytuale posłuszeństwa. Oto w jaki sposób wydaje rozkazy ukochanemu słudze naszego kościoła, głosowi Durdel Anata. Dane ci było już doświadczyć jego łaski. Rękawica, za rękawie, na łokcica. Jakiś obłąkany. Żądam, byś natychmiast przestał. Nie możesz dręczyć jego duszy ani chwili dłużej. Bluźnierco, święta litania, którą wyliczam, pochodzi prosto z ust samego Pokelina. Jeżeli jego słowo nie jest prawem, to cóż nim jest? Wizur, hełm. Cóż, nie jestem specem od religii, ale czy to nie słowo Ilmatera powinno być prawem? Czy też jesteś już teraz kapłanem Pokelina? Pod nieobecność Ilmatera służymy jedynie Pokelinowi. Jego słowo zastępuje doktrynę, a teraz bluźniercy będziecie cierpieć od ostrza głosu. O, masz. Okej. Dobra, wracają szkielety, super. To zajmijmy się tym chłopem. Nie zaznacie spokoju tak długo, jak ja nie mogę. Ale jakaś nowa kwestia dialogowa. Zaczekaj, zanim uderzysz, powinieneś wiedzieć, że udało nam się odkryć to, co dawno temu spowodowało konflikt pomiędzy krasnoludami a elfami. Powiedzcie mi, jeśli wasze słowa zabrzmią fałszywie, nic nie odwiedzie mnie od obowiązku. To był Nym, mroczny elf, kupiec. Ukradł artefakty i sprzedał je goblinom atakującym dłoń Seldarin. Dlatego elfy myślały, że krasnoludy sprzedały artefakty goblinom.
Wyczuwam prawdę w waszych słowach. Usłyszałem także słowa Harkena. Ta zbroja została wykuta, by służyć człowiekowi. Moja dusza została wykuta, by służyć Tormowi. Teraz, kiedy znam prawdę o krasnoludzkich artefaktach, teraz, gdy wiem, że Harken nie służy Ilmaterowi, jestem wolny. Teraz mogę użyć mojego głosu, by wam podziękować. Kurczę, sporo punktów doświadczenia. No i dobra, zobaczmy. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiliście. Jeśli mogę was prosić o ostatnią przysługę, to proszę, zabierzcie moje szczątki do jednej ze świątyń Trójcy, by je pochowano. Wiele by to dla mnie znaczyło, być świadomym, że zostałem pochowany na poświęconej ziemi. Dziękuję. Żegnajcie. Wow, czyli przynajmniej tego chłopa mamy z głowy. No dobra, to zajmijmy się tym ciach, tu tą flankę. Dobra. Gotów. Okej, no to się powiodło, zapiszę sobie. Tu co? Na chorągwi znajdują się dwa symbole. Jeden z nich to diament otaczający dwie dłonie związane czerwonym szpagatem. Drugi to biały gołąb w obwódce. Czy ten pierwszy symbol jest nam dobrze znany? To jest, jak mniemam, symbol tego czcigodnego brata Pokelina, ale drugi to nowość. Czyli tak jakby jeszcze jeden jakiś porucznik tutaj powinien być. No dobra. Albo przynajmniej... zobaczmy, czy tropienie może nam coś podpowie. Nie. Kości głosu. Oto śmiertelne szczątki paladyna Tormijskiego, który stał się głosem z Durdel Anata. Aha, no tak, on chciał, żeby te szczątki gdzieś do świątyni Trójcy zanieść. Zobaczmy, to ja sobie przyznam może poziom. Trafienie poprawione, dodatkowe czary maga, piątego poziomu, wiedza i życie, ok. Jak tutaj stoimy z zaklęciami? Trochę ich mamy w sumie, ale... właśnie, tutaj mamy ten chaos. To jest chyba animacja martwego, to jest chyba takie samo zaklęcie, jakie posiada kapłan, tylko na chyba trzecim poziomie. Tutaj ten kontakt z inną sferą. Przywołanie potwora, widmowe ostrze i wyrocznia. Jest jeszcze dominacja. A co to było ta wyrocznia? Czarten neguje wszystkie zaklęcia ze szkoły iluzji urojeń poziomu 5 lub niższego, które funkcjonują na danym obszarze. Do zaklęć tych zalicza się rozmycie, odbity obraz, niewidzialność, lustrzane odbicie, niewykrywalność, ulepszona niewidzialność. Dziwiście, może coś takiego? No dobra, zobaczę. Bo to też jest jakaś otoczka. Może jakieś niewidzialności? Bo nie było go widać, a nagle się pojawił. Kcica, zarę, kawie. Jakiś dziwny typ. No właśnie, tutaj użyliśmy tego tropienia, nic to nie dało. To zobaczmy w tak... O, kurde, więcej tych szkieletów. O cholera. Dobra, to może zróbmy tak. Ja tu sobie może wypiję mikst olej szybkości, bo nie wiem, ile tego dziadostwa tutaj jest. Załatwione. Czy ja mam coś takiego użytecznego, co mógłbym tutaj rzucić na nie szczególnie? Oprócz tego. Dobra. W czym już się robi? Czy? Może niech to podejdzie troszkę bliżej, co? W porządku. Jestem. O, teraz. O. Tak się zastanawiam, czy może... Zrozumiałem. Właśnie, bo nie mam niewidzialności, ale mam miksturę. To użyję mikstury. Już się robi. Zaraz poczujesz, czym jest gniew. Cholera. O, masz. Tu kolejny chłop. Załatwię to. To do tyłu. Ku zwycięstwu. Ale on nic nie robi też, tak widzę. Brat Adson, okej. Ja w takim razie sobie zerknę tutaj. Zgoda. Ojej, czarny. Czas coś zrobić tylko woła. Z nimi porządek. Większa mumia tutaj jest jakaś, kurde.
To może spróbujemy przerwać zaklęcie. O kurde, broń nieskuteczna. To może to zadziała? O, to działa. O matko. Teraz ta rzuca. Szybko przerwać im tu jakieś zaklęcie. Raz. Dwa. Dobra, te się udało. O matko. Witaj w naszym skromnym kościele apostołów cierpienia. Jestem brat Perdiem, sługa Ilmatera. Co cię tu sprowadza? Szukasz uniesienia z rąk sług Ilmatera? Nie szukam uniesienia. Szukam czcigodnego brata Pokelina. Jeśli szukasz czcigodnego brata Pokelina, to szukasz także uniesienia. On jest drogą, którą podróżujemy do raju. Przebudził nas do prawdziwego kultu Ilmatera. Pokazał nam nadchodzący znak. Już nie przeklęto koło tortur, ale związane ręce. Jest przekonany, że będzie często używany w nadchodzących latach. Następny jakiś obłąkany. Obudź się, Perdiemie. Pokelin cię wykorzystuje. Służysz jemu, a nie Ilmaterowi. Kiedy twój świat wywrócony jest do góry nogami, kiedy odbierają ci twoje rozumienie wszechświata, zostaje ci jedynie wiara. To, na czym mogę się oprzeć w mojej wierze, to prawo. Temu prawu jesteśmy posłuszni. Tylko jemu możemy być posłuszni. Dlatego podążamy za Pokelinem. To, co robicie, jest złe. Nie widzicie tego? To nie ty decydujesz, co jest dobre, a co złe. My, Ilmaterianie, jesteśmy synoptyczni. Widzimy jednym okiem, jednym umysłem. Widzimy okiem naszego Boga. Jeśli stracimy wzrok, musimy podążać za tym, który może nas poprowadzić. Najsłabsi zostaną rzuceni w otchłań, by spłonąć za swe występki. Bez Pokelina nasza wiara umarłaby. To wszystko, co potrafimy zrozumieć. Nie mogę pozostawić żadnej duszy nietkniętej, żadnego nerwu nieprzytępionego. Jeśli spróbujecie chodzić po tej świętej ziemi, zmierzycie się ze sługami Ilmatera. Moi biedni bracia byli ubodzy duchowo. Służą teraz Ilmaterowi z zagrobu. Ostrzegam was, poganie. O, w świątyni zaszlachtowanych ludzi wyszedł nam na spotkanie człowiek imieniem brat Perdiem, który twierdził, że jest kapłanem Ilmatera. Poinformował nas, że jeżeli będziemy się tam kręcić, to spowoduje, że będziemy cierpieć. Zrobione. Dobra, to dawaj te mumie, a ja sobie spróbuję przerwać to zaklęcie. Czy on będzie coś... I rzucił coś. Dalej, dobra, to mi się udało. To są te chyba teraz te zwykłe. Zaraz poczujesz, czym jest gniew kobiety. No właśnie. A, on tutaj jakiś dysk rzucił. Ogłuszyło mnie. O kurde. No dobra, dobrze, że oni się nie ruszają tutaj. Zgoda. Cholera. A ten coś będzie gadał? Na rogu stołu siedziała porcelanowa waza. Ojciec pomyślał sobie, że to dziwne, że to bardzo dziwne, że waza sobie tam siedzi. Postawił ją pod stołem, w czerni, by ukryć ją przed moimi oczami. Okej. Jakieś rozkazy zrobione. No jakieś rozkazy by... Kurczę, troszkę za blisko tutaj. Troszkę się obawiam, że jak pójdziemy zwiedzać, to zaraz te... Czyli tutaj jakaś... Te wszystkie szkielety, które tutaj są, tam była mowa o tym, że to jest jakaś świątynia zaszlachtowanych ludzi, więc podejrzewam, że wszystkie krasnoludy, jakie były, one zostały tutaj gdzieś pewnie doprowadzone i tu je zamordowali. Stąd te szkieletowe takie golemy jakieś z tych kości zrobione, bo już kiedyś takie spotkaliśmy, chociażby właśnie w tej odciętej dłoni i tam na niższych poziomach było wyjaśnione, chyba Letias nam opowiadał, że... To właśnie taka zagłada spotkała te krasnoludy, znaczy nie krasnoludy, tylko elfy, i że po śmierci zaczęły wstawać ponownie. Więc tak jakby nie zaznały w ogóle spokoju. Siostra Incylia, czyli więcej tych jakichś kapłanów obłąkanych. O, ten idzie, coś wyczuł chyba. Kolejny się przemieszcza, ale może mi się tutaj... Ktoś mi się rzuci tutaj na... A pewnie tak zrobi. Już się robi. Właśnie. Dobra. Moim celem jest talia rozmycia. O. Ja tu sobie spróbuję go osłonić jakoś.
bogowie, dodajcie. Dobra, udało się. Och, dobra, ruszył się, super. O matko. Ale tego tutaj się zleciało. No dobra, ale idzie całkiem sprawnie. Po kolei tutaj mielimy te szkielety. Słucham, zrozumiałem. Ciach. Okej, więcej tego. Już się robi. Cholerstwa, jeszcze tutaj są jakieś. Chodzi mój. Tutaj się, okej. A, jeszcze tu więcej. Tu jest siostra Betla. Wszystko są chyba te same, tak? Jeju, jak wy się tu tak szybko znaleźliście. Halo. Zrozumiałem. O matko. Ale dziadostwa. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł tam prosto między te wszystkie. Ale dobra, jakoś idzie. Prawda. No przy niemałym udziale tutaj trzeba przyznać Lilith, bo ona naprawdę fenomenalną robotę tutaj robi. Może jeszcze sobie wyciągniemy troszkę więcej strzał, czyli tak jeszcze z 240 kolejne. Na razie widzę, że te działają ogólnie całkiem sprawnie. Dalej, do chwalebnego boju! Dokładnie. Chwalebny bój. Ło matko, aleśmy naszlachtowali tego. Teraz to będzie świątynia zaszlachtowanych szkieletów. A zobaczmy te postaci, czy one coś tutaj mają nowego do dodania. Bóg miłosierny ratuje dusze brnące ku złemu. Znajduje dzieci cierpiące katusze. Co? Bo się nie dogadamy za bardzo z nimi. Ogień i światło, rozlew krwi. Kościół stoi w ogniu. Patrz, patrz. Patrząc z wysokiej wieży na wielkie czarne morze. Patrz. No patrzę, patrzę i nic nie widzę. Dobra, jeszcze tutaj pewnie będą kolejne może jakieś. O cholera. Tu są te mumie. Większe mumie. Jakiś władca zombie. O cholera. To posążek. Są jakieś... Aha, to są chyba... To jest chyba to miejsce, o którym Ginefej mówiła, tak? Deprawujący bożek tutaj jest jakiś. Okej, okay, to chyba. No dobra, to w takim razie spróbujemy sobie to jakoś tutaj... Ten tutaj się skrada. Kurczę, się tak zastanawiam. Jak możemy to optymalnie zrobić i tak... Zaraz zobaczę, co mam dostępne. Czyli tak, one ogłuszają, z tego co widziałem, rzucają jakieś glify. Kurde. Czy ja mam coś takiego? Mikstura wolności. Pijący staje się całkowicie odporny na działanie czarów i efektów ograniczających ruch. Ciekawe, czy to by działało. 2 godziny na ogłuszenie. W sumie możemy spróbować. Dobra, wyciągnę sobie ze 2 takie może mikstury na pewno. Co jeszcze? Ta może mikstura niewrażliwości, ona też poprawia rzuty obronne, o, coś takiego. Co tu jeszcze mam? To heroizm, o. Z2. Tu jest ta mikstura ognistego oddechu. A właśnie, bo ja miałem coś takiego, chyba Lilith ma. Olej wściekłego płomienia. Może, o, mam pomysł. Może w takim razie zróbmy tak. Najpierw poprzerzucam tutaj te rzeczy, o, i zrobimy w ten sposób, że ja tu chyba mam jeszcze tych bardów z Walhali, to bym przyzwał taką dywersję tych bardów, zgrupował ich w jedno miejsce i wtedy wszyscy by rzucili po jednej takiej miksturze. Podzielę sobie, o, teraz tak, tutaj 1, 3, 4, każdy z nich będzie miał jedną taką miksturę, o. I rzucimy coś takiego. Tylko ja jeszcze na pewno użyję tych mikstur. Może czegoś takiego właśnie, o. Jedna taka. Może druga taka. Twoje rozkazy? No, wypić miksturę. Dobra, jest.
Jeszcze heroizm. Przygotujemy się na to starcie z nimi tutaj. No dobra. To świetnie. W takim razie to już mamy załatwione. Tu sobie zapiszę. No i teraz tak. Jeszcze snaga jest niewidzialny. To może podejść mniej więcej, pokazać jak blisko możemy podejść. Do mniej więcej takiego, o, gdzieś tutaj. Dobra. Gotów. Zrozumiałem. Teraz tak. Ja tu rzucę tych bardów z Walhali. Gdzieś. O, tu. Dobra. I niech oni zaczną rzucać te zaklęcia. My tu sobie podejdziemy. I zobaczymy, co się wydarzy. O, tu spróbujemy ich zgrupować jakoś. Dobra, idą. Super. No to dawaj tam teraz. Tu gdzieś może. O, na tej wysokości. Kurczę, mam nadzieję, że to zadziała. Nie wiem, ile się uda obrażeń zadać tym wszystkim. Tak, o, i tutaj jeszcze to. O, pyk. Strzelamy tym wszystkim. Poszło. Olsz, dupło. O matko, nie właśnie tam. Dobra. Kurczę, tak nieszczególnie. Troszkę przeżyło ich tutaj całkiem. Nie najgorzej się mają. O, to co my tu... Ojejku, dobra, wycofamy się w takim razie. Ojejku. Poszło jakieś zaklęcie, dobra. Zgoda. Leci coś. Jakaś kula ognia, dobra. Czyli tak. Oczekuję twych rozkazów. Lilith, musisz te strzały, bo tamte nie działają niestety. Czyli tak. Tu spróbuj przerwać. Ojejku. Ruszam. Ojej, jakieś... Czymś mnie to pizło. Jestem, nie ma sprawy. Jestem gotowa, chyba. Te drugie coś... Uda mi się to przerwać ten... Dobra, tam całkiem idzie. Dobra. Ej, nie wyszło tak źle. Okej. Dobra, to w takim razie, gdzie są moje mikstury tutaj? Ach, chyba tu mieliśmy. Dobra, to sobie 24, bo chyba do tylu się maksymalnie one tutaj grupowały. Trochę mogę wypić takich mikstur, nawet sobie rzucę jakieś zaklęcia leczące. Został nam ten bożek. O. Dobra. Już się robi. Zobaczmy w takim razie, czy my możemy tutaj... Kurczę, czy on będzie coś rzucał też. Miał średnie obrażenia po tych czterech takich... Dobra, zobaczmy. Podejdę kawałek. Jeszcze mamy w razie czego. Rzuca coś, okej, dobra. Spróbujmy, czy jesteśmy w stanie mu to szybko jakoś przerwać. Tymi magicznymi strzałami. Ojejku, tam jeszcze jeden został. Ojej, coś dostaliśmy, co to było? Oślepienie. Okej. Ale? Dobra. Udało się go ukatrupić. I ta otoczka zniknęła, z tego co widzę. Zobaczmy w takim razie, czy coś teraz będą normalnie? Czy możemy ich zaatakować teraz? Ciekawe co. O mój Boże! Jesteś dla nas wybawieniem od okropnego koszmaru. Śniłem, że pływam w smole pod krwisto-czerwonym księżycem. Wyrządziłem tyle cierpienia. Tyle cierpienia muszę znieść, by odpłacić za dług grzechu, jaki zaciągnąłem. Wybacz, że chciałem cię skrzywdzić. A, czyli odzyskał jakąś tutaj świadomość? Jak doszło do tego wszystkiego? Jestem Perdiem, kiedyś wierny kapłan Ilmatera. Swego czasu trzymałem pieczę nad klasztorem wiernych kapłanów i kapłanek na obrzeżach Illefarn. Pewnego dnia do klasztoru przybył pewien człowiek. Powiedział, że nazywa się Pokelin i że przyszedł, by pomóc nam znaleźć prawdziwą wiarę w Ilmatera. Okej, dostaliśmy odznakę brata Perdiema. Było coś w jego oczach, głosie, co nas zahipnotyzowało. Jego głos był władczy, tak potężny, że byliśmy całkowicie porwani jego przejmującymi kazaniami. Przerażało nas to, ale to było silniejsze od nas i jeszcze bardziej wpadliśmy w sieć jego intrygi. Okej.
Porzuciliśmy kilkudziesięciu chorych i umierających wiernych w salach naszego klasztoru. Udaliśmy się na północ przez przełęcz Kuldahar. Wielu zginęło, ale wtedy już nas to nie obchodziło. Wszystko to było na chwałę Ilmatera, dla szerzenia wiary. Nawet gdy Pokelin stał się jeszcze bardziej despotyczny i bojowy, nie potrafiliśmy się mu przeciwstawić. Posążek Pokelina zafascynował nas. Ci, którzy się przeciwstawili, pozbawieni zostali życia i obróceni w zombie, które miały strzec później tej czarnej świątyni. Była to kiedyś świątynia Berronar, ale teraz zmieniła się nie do poznania. Dopuściłem się bluźnierstwa, nie tylko przeciwko mojemu bogu, ale przeciwko dumnej bogini Matce Krasnoludów. Zaciągnąłem ogromny dług wobec wielu bogów i ludzi. Dziękuję wam za uwolnienie mej duszy. Czyli brat Perdiem, upadły kapłan Ilmatera, powiedział nam, jak dostał się pod działanie czarów czcigodnego brata Pokelina. Najwyraźniej Pokelin pojawił się w świątyni Perdiema jakiś czas temu i zahipnotyzował całe zgromadzenie. Wszyscy opuścili klasztor i przenieśli się na północ, a wielu z nich zmarło w drodze. Pokelin był w stanie kontrolować całą świątynię oddanych kapłanów Ilmatera. Kimże on jest, że potrafi dokonywać takich rzeczy? No dobre pytanie, czyli wydaje się, że ten cały Pokelin ma jakieś możliwości czy władzę nad umysłami też, czyli jakieś zahipnotyzowanie, zauroczenie, coś tego typu. Okej. To prawda, w swoim szaleństwie przyczyniłeś się do tego, że wielu cierpiało i zginęło. Wiele trzeba będzie zrobić, by to odkupić, ale nasza walka trwa nadal. Co możesz opowiedzieć nam o Pokelinie? Pokelin nie jest kapłanem Ilmatera. Jest swego rodzaju czarownikiem. W jego oczach jest coś zimnego i nienaturalnego. Jego skóra, włosy, wszystko w nim wydaje się nieprawdziwe. Sposób, w jaki chodzi, jaką ma postawę, wygląda, jakby czuł się obco w swoim własnym ciele. Interesujące. Czy możesz mnie uzdrowić? A, czyli tutaj mogę... A, tylko za zero. To pięknie. No to w takim razie skorzystamy. Czy możesz... A, to uzdrowienie, to oślepienie, widzę, minęło. 229 na 155, co tu się wydarzyło? Co my tyle życia mamy? Czy to jakiś... Było... Nie, na 155, dobrze. A dostaliśmy punkty doświadczenia. Zobaczmy jeszcze... Na tej czarnej stalowej płytce znajduje się srebrna gołębica, która jest symbolem brata Perdie. Aha, czyli to jest ten kolejny porucznik, czyli jeszcze jedna pieczęć. Sześć pieczęci, okej. Okay. Zapiszmy. Zobaczymy. Zobaczę, czy mogę tutaj z tą resztą coś ustalić. Wybacz mi, panie, co uczyniłem. Ach, ojcze cierpienia. Niegodny twej łaski, błagam o litość dla siebie bez względu na cenę. O matko. A ten Harken? Nało? Nałokci? Nie, ten to dalej bełkocze ten w swoich nałękcicach. Dobra, ale tu mamy jakieś... Zręczność nam tutaj spadła. To niedobrze, ten ból. Już się robi. Okej, okay, tutaj mieliśmy ten posążek. Tu są te... Czy to ma jakieś znaczenie? Tutaj się nie przejdzie. Czy to ma znaczenie, jakie ja tutaj... Czy po prostu mogę... Nie. Aha, czyli mogę sobie po prostu powkładać te... Co? A teraz można przejść. Okej. Okay. Kurczę, tylko... Właśnie nie wiem, czy ja chcę do tej groty... Dobra, zobaczmy w takim razie, co tam jeszcze jest. Może mierz jakiś krótki zwiad. Zobaczymy, czego tam się spodziewać. Czy to tutaj już jest walka? A? Kot. Jakiś kot tam chodzi. Zobaczmy, czy tropienie? Nie, umiejętności tropienia nie ujawniają niczego tej lokacji. Dobra, no to w takim razie siup mikstura i zobaczmy, czy uda mi się. Ale czego można... O cholera, jakiś... tu jest ten czcigodny brat Pokelin, tu są jakieś niedźwiedzie, kurczaki. Co tu się dzieje? Te witraże przedstawiają dwie skrzyżowane pięści połączone krwisto-czerwonym sznurem.
Ciekawe, czyli jakaś jama tutaj. Nie wiem, czy ona tutaj już była, czy dopiero sobie ją ten Pokelin cały zrobił, bo... Czy on ten symbol zaadaptował, czy on już tutaj był? No ale dobra. Myślę, że zanim będziemy się z nim konfrontować, na pewno trzeba będzie odpocząć, bo to może być nie lada wyzwanie. I tym samym, tak się zastanawiam, jeszcze zerknę, jak tutaj stoimy z punktami doświadczenia. No właśnie, bardzo niewiele tu na przykład brakuje Tybaldowi, jakieś 7 tysięcy niecałe. Tutaj nawet mniej, bo jakieś 3200. Nie, tutaj. Tutaj 3200 tak samo, dobra. Tutaj trochę więcej, a tu... Też niewiele. Dobra, to myślę, że najrozsądniej byłoby chociażby zwrócić tą zbroję, czyli te szczątki zanieść. Poza tym ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Kiedyś tutaj nazbieraliśmy właśnie jakieś beczułka czystej wody, kupiłem te klatki egzotycznych ptaków i tak dalej, nasiona też zdobyliśmy od Malawona, tutaj są. I tak się zastanawiam, bo kiedyś pewien elf tam z tej odciętej dłoni poprosił nas o zdobycie właśnie jakichś takich podobnych rzeczy. Może to jest coś, o co mu chodziło tutaj. W porządku. Także musielibyśmy wrócić, chyba Valestis się nazywał ten elf. I on chciał właśnie, żebyśmy mu dostarczyli, bo tam odbudowywał jakieś arboretum czy coś takiego. I tak mnie zastanawia, że zanim zmierzymy się z Pokelinem, to najlepiej będzie po pierwsze nauczyć się tych zaklęć, bo od Malawona też tu mam pełno, czyli nauczymy się, odpoczniemy też na pewno. Chyba nawet jeszcze została nam jedna mikstura, ta czerwona mikstura, tak się nazywała chyba, o. Ona podnosi tą inteligencję do 25, tylko czas działania 24 godziny. Dobra, to akurat myślę, zrobimy taki sobie powrót. Zobaczę, czy mogę nawet jeszcze uzupełnić zapasy, czyli skierujemy się najpierw do odciętej dłoni i zobaczymy, czy możemy te nasiona, co tam pozbieraliśmy, to wszystko, czy tam dostarczyć. Poza tym chyba Larel, o ile pamiętam, on nas kiedyś przeniósł. Może będzie łaskawy na tyle, że nas przeniesie do Kuldahar od razu, to byłoby fajnie. Także sobie wrócimy i spróbujemy jeszcze te poziomy. Może coś akurat wpadnie. Dobra, zobaczmy. 112 godzin, no dobra, no nie ma wyjścia. Załatwię to. Zaraz zmęczenie o nas dopadnie, jak mniemam. Zobaczmy, czyli tak, tutaj na drugi poziom. Już się robi. Ciekawe, czyli ten cały Pokelin to jest jakaś enigmatyczna postać, kurczę, która posiada, no, czarownik, który posiada, no, niesamowite zdolności, bo wydaje się, potrafi nawet opętać, czy omotać, właśnie, to już zmęczenie, no nie da, no, już zaraz odpoczniemy, tu jest czwarty poziom, okej. To hejc do góry. O, ciekawe, czy Letias ma coś nowego do powiedzenia. Nie, okej. Okay. A ten sklepikarz chodzi sobie z Leland. Może zobaczę, czy mogę coś ewentualnie kupić, ile mamy pieniędzy w ogóle. Chciałbym obejrzeć twoje wspaniałe towary, Lelandzie. No teoretycznie strzały są. Tak poza tym, to co tutaj jeszcze? Ta stara lutnia, szału. Okropne zauroczenie, może coś takiego? Też. W sumie ile tego mamy? Czary? Trochę jakiś mikstur jest. No i szczególnie z czarami. 39, może mogę coś sprzedać. Zobaczmy tak na sprawę, co mógł to sprzedać. Czy on coś... O, na przykład taką zbroję. O, te skorupy. Proszę, to dawaj. Nie będziemy tego nosić. Tą włócznię plus 5... Tą zbroję czarnego łabędzia, wielka halabarda też nie. Może ta ciężka kusza to sobie zostawię. Ale na przykład co jeszcze? Hełm, ten uświęcony młot bojowy. Mamy lepsze, to nie potrzeba. Co jeszcze by tutaj? Te szaty, bo w sumie pomimo tego, że są potężne, to jednak mimo wszystko nie mamy arcymaga żadnego, czy maga ogólnie, więc i tak nie możemy tego nosić.
Taki ognisty pocałunek tak samo. Ten pierścień był tylko dla maga. Co to było? A jakieś tam dziadostwo też na sprzedaż. No i proszę, 122 tysiące, cyk, 160 się zrobiło. To już tak nie w kij dmuchał. To jakaś tam odporność na... też możemy sprzedać. A ta zbroja? Rzuty obronne i odporność na kwas. To mogę je ewentualnie jeszcze zostawić, ale zobaczmy tutaj. Klasa pancerza plus 1. To ogłuszenie dawało. Dobra, to coś takiego myślę zrobimy w ten sposób. Czy tutaj coś jeszcze można sprzedać? Chyba nie za bardzo. Dobra, no to tak, to Lilith możemy kupić te strzały. Nawet wszystkie sobie wezmę. Tutaj 6 sztuk, tych 6 i tutaj też 3, okej. Okay. Ciach. A dla siebie mogę tą starą lutnię. Pyk. No i pięknie, jeszcze masę zostało. Dobra. Załatwię to. No to dalej, wyżej. Gdzie to było teraz? Chyba w tej wieży Corellona, o ile dobrze kojarzę. Te arboretum było. Bo tutaj była ta labelasa zrujnowana. Tutaj była... tam byli kapłani. Tutaj chyba był Larel. A tutaj, o ile dobrze kojarzę, to na tych wyższych poziomach tej wieży było to Zgoda. Arboretum? To nie tu? Też nie tu? W porządku. Jeszcze? O, jest Valestis, dobra, Zgoda. Zobaczmy. O, jest. Znaleźliśmy nasiona, które mogą być dla ciebie użyteczne. Znaleźliście nasiona. Dzięki nim mogę przywrócić temu miejscu trochę piękna. Już prawie przestałem wierzyć, że jeszcze kiedyś zobaczę tu życie. Dziękuję wam. No nie ma za co. O, 150 tysięcy? Aha, a jeśli natraficie na jakiekolwiek przedmioty, które mogłyby pomóc w odtworzeniu arboretum, to byłbym wdzięczny, gdybyście mi je dostarczyli. Do zobaczenia, przyjaciele. No do zobaczenia. No i dostaliśmy poziom. Ale poczekaj, bo to jeszcze nie wszystko, ja tu mam jakieś inne rzeczy, jakieś... Co my tu jeszcze mamy? Ta woda może być wystarczająco czysta dla twoich potrzeb. Ta woda będzie świetna. Dzięki temu woda jeszcze raz popłynie w arboretum. Wasze czyny sprawiły, że znowu jest tu pięknie. Pokój z wami. No nie ma za co. No kurczę. Okej, czy to ta sama kwestia? To do zobaczenia. O, jest woda. To jeszcze coś mamy tutaj. Może możesz dać tym ptakom nowy dom? Polubią swój nowy dom. Ich śpiewy będą ozdobą arboretum. Dziękuję wam. No nie ma sprawy. A tym razem troszkę mniej, ale to też w porządku. Jeszcze mamy chyba jakieś tam wiewiórki. Poczekaj. Ptaszki i jeszcze wiewiórki. Te wiewiórki wyglądają, jakby potrzebowały więcej przestrzeni do życia. No tak, są w ciasnej klatce. Arboretum będzie dla nich przytulnym domem. Dziękuję wam. Idźcie w pokoju, przyjaciele. No też dostaliśmy tutaj... Arboretum zostało przywrócone do swojej poprzedniej chwały, przyjaciele. Czuję, że teraz, kiedy moja praca została ukończona, czas ruszyć dalej. Dziękuję wam. Do zobaczenia. No, do zobaczenia, Valestisie. No, ale misterny plan się powiódł. Dostaliśmy tutaj całkiem sporo punktów doświadczenia. Nawet mogę sobie porozdawać coś, zobaczmy. To będzie 12 poziom? Tak, 12 poziom. Punkty biegłości dostaliśmy tutaj i dodatkowe czary kapłana poziomu 3. Co my tutaj... Aha, ostatnim razem tą katanę. Dobra, no to dajemy katanę. I 3 poziom czaru. O! Tutaj trochę do wyboru jest. Zdjęcie klątwy, paraliżu. Może coś takiego? Rozproszenie magii by się przydało na tego chłopa. Sfera czystego powietrza. A co to jest? Egzaltacja. Czar ten pozwala kapłanowi wspomóc i ochronić jakąkolwiek istotę inną niż on sam. Poprzez dotyk rzucający usuwa efekty strachu, uśpienia, ogłupienia, nieprzytomności, zatrucia, jak również szału czy innych efektów wpływających na umysł. Dodatkowo cel jest chroniony przed czarami i atakami powodującymi te efekty przez cały czas działania... Może coś takiego? A to ile się rzuca? Rzucania 6. A to? 9. A co to dawało? To dawało minus 1 do testów ataku, obrażeń i rzutów bronnych, a dla nas plus 1. Aha, coś takiego.
Ale dobra, wezmę sobie tą egzaltację w razie czego, gdyby trzeba było zdjąć z kogoś, bo więcej nie mamy. Dobra. No to hyc, tutaj jeszcze waj, następny poziom. Co my tutaj mamy? Trafienie poprawione i dodatkowe punkty życia. Okej. A tutaj jeszcze Lilith. Też dostała punkt biegłości i też czary poziomu trzeciego. Tylko tutaj już co? Długi łuk już mamy na maksa rozwinięty. Styl walki dwoma brońmi. A broń dwuręczna chyba nie da się z łukami, co? Tak mi się wydaje. Ten styl walki pozwala postaci używać oburęcznych broni białych. No właśnie, to nam nic nie da. Ale tą kuszę moglibyśmy zacząć rozwijać. Nie wiem, czy tutaj tylko jest... Bo tutaj jest krótki łuk i długi łuk, ale chyba nie ma rozróżnienia na lekkie kusze i ciężkie, więc damy sobie kuszę, pierwszy punkt. Trochę to by potrwało, zanim znowu to mistrzostwo takie osiągnąć. Nawet nie wiem, czy się uda, ale niech będzie. No dobra. Jestem. Czyli tutaj misja zakończona powodzeniem. Świetnie. Wszystkie wiewiórki, wszystkie ptaki uratowane. Już się robi. To wracamy do tego głównego pomieszczenia. Tu zresztą też moglibyśmy odpocząć sobie na przykład, gdyby tak... Bo tu chyba była ta Sehria, ta dziewczynka. Moglibyśmy się wtedy nauczyć zaklęć. Ale jeszcze zobaczę, bo może ktoś jeszcze poziom dostanie po drodze tutaj. Czyli w razie czego w Kuldahar sobie odpoczniemy, a tutaj chyba przez wieżę Szeweraża trzeba przejść do wieży Labelasa. Załatwione. Czyli tutaj do góry gdzieś to było, tak mi się wydaje. Zrobione. Tutaj trzeba było chyba, no tak, bo tam był jakiś most taki. Tu. W porządku. No, chyba wtedy tutaj właśnie w tą lewą stronę. Zrobione. Przez ten most. No tak, tutaj była ta ruina tej wieży. Tam na dół jest wszystko urwane, ale... Zrobione. Jest i Larel, dobra. Zobaczmy. Mości Larelu, poczekaj chwilkę. Chciałem się zapytać, czy możesz mnie gdzieś ewentualnie przenieść. No. O! Larelu, ten dziennik może wyjaśnić to, co naprawdę stało się z twoją córką. Po raz kolejny muszę się wstydzić błędów popełnionych za życia. Jestem głupcem. Krasnoludy nie zamordowały mojej córki. Aż do końca walczyła ramię w ramię z krasnoludami, jak czyniłem to ja w prawie zapomnianych czasach. Evain zginęła jak największy bohater dłoni. Jeszcze raz, winien wam jestem wieczystą wdzięczność. Wybaczcie, ale mam wiele do przemyślenia. No tak, bo Evain, ta córka właśnie Larela, wybrała się pierwotnie do głębi Dorna po to, aby renegocjować ten, no to przymierze ogólnie, bo nie podobało jej się, że zostało tak drastycznie zerwane w gniewie przez m.in. Larela i krasnoludy, a okazało się, że wszystko to było jakimś jednym wielkim nieporozumieniem i nawet udało jej się doprowadzić do ponownego rozważenia potencjalnego sojuszu, ale niestety było już za późno. Nawet w tym dzienniku czytaliśmy właśnie, że wtedy gobliny zaatakowały krasnoludy i tyle. Oczywiście żegnaj Larelu. Aha, no on teraz sobie tutaj będzie... Nawet punkty doświadczenia jakieś wpadły. Daliśmy Larelowi dziennik znaleziony w głębi Dorna, w którym Evain opisywała swe wysiłki zmierzające do ponownego zjednoczenia elfów i krasnoludów. Szczegółowo przedstawiła upadek głębi Dorna, opisując, co naprawdę wydarzyło się podczas jej ostatnich dni. No i ciekawe, że w zasadzie przez takie nieporozumienie, a nawet nie tyle nieporozumienie, co pierwotnie przez chciwość też tego jednego nieszczęsnego kupca, tego Nyma całego. Dobra, ale moment, bo my tutaj... Co, mam z buta iść? Dobrze was znowu widzieć. Jak tam twoje przemyślenia? Po raz pierwszy od wielu wieków przypomniałem sobie, jak to jest być spokojnym. Dziękuję, że przywróciliście mi to uczucie. Pozostanę w dłoni, by upewnić się, że każdy tutejszy elf przeniesie się do życia po życiu. Może wtedy Labelas pozwoli mi odejść do Arwandoru. No to cieszę się, że takie uczucie na ciebie spłynęło, a z drugiej strony też mam taką nadzieję, że w końcu odpokutujesz te swoje winy.
O, cieszę się, że dobrze sobie radzisz. Właśnie wracamy do Kuldahar i przydałaby się nam twoja pomoc. Aha, czyli tak po prostu... No dobra, no ale powiodło się. To co tutaj mamy? Na pewno będziemy chcieli odpocząć i nauczyć się zaklęć. A, jeszcze ten... Już się robi. Zobaczyć, czy ten... Tego paladyna możemy tutaj ewentualnie złożyć na spoczynek. Czy go tutaj zaakceptują? A, tutaj on nic nie... A czemu ja mogę tak brutalnie do niego tej nędzy na gnido? On jest zły jakiś? Zaraz zobaczę. Nie, no nie, jest po prostu ja mogę być nieuprzejmy, okej. Tam jakaś kwestia dialogowa. Z drogi, ty nędzna gnido. W porządku. Zobaczymy, czy siostra Kaliana może nam coś powie. Przy okazji tego Pokalina też. O, jest coś. Witam cię znowu w domu krwawiącej róży. W moim śnie widziałam cię w strasznych miejscach. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Wydaje mi się, że mam coś dla ciebie. Przeklęty paladyn w głębi Dorna prosił mnie ostatnio, żeby przynieść jego śmiertelne szczątki do świątyni Trójcy i tam zrobić mu należyty pochówek. Z moją pomocą skończyła się jego klątwa, ale chciał mieć pewność, że znajdzie spoczynek na poświęconej ziemi. Tak, wyczuwam, że mówisz prawdę. Słyszałam opowieści o duchu paladyna Torma, ale sądziłam, że to tylko historyjki. Jeśli legendy mówią prawdę, to oddaliście naszemu kościołowi wielką przysługę. Jeżeli chodzi o prawość, to Torm, Tyr i Ilmater są braćmi. Z dumą pochowamy szczątki tego świętego wojownika. Kurczę, sporo punktów doświadczenia dostaliśmy. Wróciliśmy do Kuldahar i rozmawialiśmy z siostrą Kalianą. Powiedzieliśmy jej o głosie z Durdel Anata. Udało nam się złożyć jego szczątki na poświęconej ziemi. Przyjmij proszę dar w imieniu kościoła Ilmatera. Wiele dane ci było wycierpieć i niełatwo też było pokonać zło, które nam zagrażało. Jeśli jesteś czystego serca, to ten dar wspomoże cię w walce, która jest jeszcze przed tobą. Płaszcz. Jakiś płaszcz dostaliśmy, dobra. No, to poziomy też jakieś wpadły. Zobaczmy, co to... Kurczę, jestem przeciążony. Płaszcz uciemiężonych duchów. Ten nieprawdopodobnie ciężki płaszcz to prezent od siostry Kaliany za uratowanie duszy głosu z Durdel Anata. Początkowo ubierał go odbywający pokutę nekromanta, któremu wstyd było sposobów, w jakie wykorzystywał duszę zmarłych. Płaszcz jest koloru ciemnoszarego i wykonany został z 5 warstw gęstej, ciężkiej wełny. Daje +1 do mądrości. A to on tyle waży. 80. Kurczę. No dobra, ale +1 do mądrości to może dla... O, 20 mądrości tutaj, pięknie. No dobra, ale dostaliśmy poziomy, to zobaczmy. Punkty biegłości, czary poziomu 1 i 6, no pięknie. Dobra, czyli coś tu się pojawiło, co my tu możemy? Miecz długi, topór, to są jakieś oburęczne, półtora ręczne. Co by tutaj? Chyba nie ma to za szczególnie wielkiego znaczenia, mogę na przykład dać... może miecz krótki niech będzie. Okej. No to teraz jeszcze tutaj rozdamy. Oj. Ciach. 1, 3, 6. Efekty podniesienia poziomu. Wiedza i dodatkowe punkty życia. Okej. No to jeszcze tutaj snaga. Snaga dostał co? Poprawione rzuty obronne. Modyfikator ciosów plecy. Dodatkowe punkty umiejętności i... Reszta tutaj. Tylko tak, teraz otwieranie zamków, znajdywanie pułapek mamy przyzwoicie, podobnie jak te ciche chodzenie i krycie się w cieniu powyżej stówy, więc tak myślę, może coś innego, może takie wykrycie iluzji. Czarami i... O! Coś takiego, właśnie rozpraszanie umiejętności właśnie takich zaklęć iluzji byłoby może spoko, dobra. Będzie 50% szansy. Niech będzie. No dobra, no to w takim razie wrócimy sobie teraz... Wróćmy sobie teraz tak, do tawerny na pewno, będziemy odpoczywać. Wypiję tą miksturę też. Jeszcze tylko zobaczę, czy może byśmy mogli ewentualnie jakieś zaklęcia, może nie tyle zaklęcia, co... A właśnie, bo Oryk też miałby jakieś zaklęcia, chyba myślę. To ja sobie tak, tutaj podejdę. Zobaczmy, czy jakieś mikstury może nowe ma Oswald. Zrobione. Przydałoby się jakieś mikstury. Ostatnio troszkę wypiliśmy. Pokaż, co masz. Co my tutaj mamy?
Te płonące oliwy tutaj... A, no niewiele, kurczę. To nie bardzo. No przyznam szczerze, że... Zrozumiałem. Liczyłem na jakieś inne mikstury. Dobra, no to nic. Czy Conan ma jakieś nowe artefakty? Załatwione. Ale stuka. Chciałbym kupić broń. A pokaż, Conlanie, co ty tutaj masz? Czy masz jakoś coś nowego, coś ciekawego, takiego godnego uwagi? A tutaj te gwiazdy dawania. Ile tam? Plus jeden do siły na 5 rund. Ciekawe. Ale nie może używać chaoty. Te dobre postaci. No to nie bardzo. Czarny łuk plus 3. Kwiatek. Taki zwykły tutaj. Ta ostoja, co daje? Po prostu bije i tyle. Sejmiter szczęścia. Oko świni. A ta reszta to już tam... To my to posprzedawaliśmy. To też nie zrobimy za bardzo użytku. No to nie... Zrozumiałem. Zrozumiałem. Nie szczególnie, że tak powiem. Dobra. To zobaczmy jeszcze do Orika. Może jakieś nowe zaklęcia by miał. Mości Orik i to by też było całkiem fajne. Tutaj kawałek sobie podejdę. No ale fajnie, czyli misterny plan mój się powiódł, dostaliśmy całkiem sporo, bo w sumie nawet niektóre postaci to po dwa poziomy dostały. Czyli tutaj będziemy lepiej trochę przygotowani do walki z tym Pokelinem całym. Ktoś się nam zgubił. A, idzie tutaj. To Lilith? Tak. Zrobione. Ach, ta muzyka z tego Kuldahar, ciekawe. Taką niezłe koło zatoczyliśmy, biorąc pod uwagę, jak daleko przyszło nam tutaj podróżować po tej całej... Tak, chcielibyśmy zakupić czary. Pokaż, Oriku, co... No mamy tutaj jakąś tam zwinność kota, jakieś takie bardziej pierdoły tutaj są. Ten skarabeusz dobrej woli to charyzmę po prostu podnosił. Przyjaciele raz dziennie. W sumie... Nie, ja mam jakiś tam naszyjnik. Ale mógłbym sobie kupić coś takiego na wypadek właśnie handlu. Takie, gdybym chciał handlować, to zamiast zmieniać ciągle ten czar. Co jeszcze? Tu jest jakieś... O, tutaj są jakieś zaklęte bronie. Takie, tego typu rzeczy. A to trochę sobie mogę jakieś tam kupić. Oj. A dawaj, to niewielkie pieniądze to są. Czyli tak... Tutaj gdzieś się powciskamy. Będziemy się uczyć tych zaklęć wszystkich. Ja zobaczę jeszcze, co tu jeszcze mogę. O, zakupić czary. Pokaż więcej. Tu jest ten pośpieszny odwrót. Też mógł być. Dawaj. Jakieś uśpienia to są te pierwszopoziomowe. Jakieś migoczące barwy. A to nawet mogę tak od razu? Bo to są chyba te niskie. O, tego się nie udało jednak. Niskie jak niskie, ale można... może się nie powieść. Dobra, to zobaczmy. Co jeszcze? Tu mamy te zauroczenia jakieś. A takie wyższe? Wyżej poziomowe chyba nie szczególnie. Ta lawina tylko tutaj była. Przerażenie? Poznanie charakteru i tyle. To nic innego nie ma. To tak sobie myślę, że może weźmiemy na przykład takie rzeczy luzem. Nie będziemy musieli wtedy... O, coś takiego... Nie musimy się tego uczyć, bo już mamy, ale możemy to wykorzystać i rzucić po prostu niekoniecznie korzystając z tego. Dobra. Jakieś rozkazy? To super. Zrobione. To tyle. Okej, okay, no to będziemy się teraz uczyć, tylko zastanawiam się, czy tutaj, czy od razu... Myślę, że lepiej będzie sobie po prostu wrócić. Wrócimy sobie w takim razie do głębi Dorna i tam odpoczniemy. Zobaczę jeszcze jakieś tam zaklęcia. Może Nym coś miał. On miał coś tam ewentualnie. Chyba nie wykupywałem wszystkiego, ile dobrze kojarzę. I tam po prostu sobie odpoczniemy. Przygotujemy się. Bo i tak jakbyśmy, nawet jakbyśmy tutaj teraz odpoczywali, to i tak znowu będziemy 4 godziny, 4 dni, 16 godzin pewnie gdzieś podróżowali, bo chyba tyle ostatnio nam zajęło.
Obszar niedostępny. Aha. No dobra, czyli muszę jakoś tak tutaj. Niech będzie. Załatwione. No właśnie, ile to trwa? 4 dni, 16 godzin, dokładnie. Dobra, to zbieramy się z powrotem, ale udało się. Wykonaliśmy te zadania. W takim razie ja się kieruję teraz do tego lochu, do wioski Svirfnebli. No i trochę się zastanawiam, co z tym Nymem zrobić. W sumie teraz to już, nawet gdybyśmy tylko ukatrupili, to już niczego chyba nie zmieni. No chyba, że po prostu, żeby nigdy tego drugi raz nie zrobił, ale nie wiem, czy jest sens. Dobra. Teraz tak. A tak się zastanawiam, czy to ma znaczenie, którą stroną wchodzę? Nie, po prostu. Okay. Załatwione. Dobra. Zobaczmy z tym Nymem, czy on ma coś jeszcze ewentualnie, jakieś zaklęcia. Pokaż mi swoje towary. No ma trochę jakiś tam niewidzialny myśliwy. O, zasłonięcie. Ach. Albo nie wszystkie chyba nauczyłem się tutaj. No ale dobra, to zróbmy sobie w takim... Ojoj, to tylko dla... Aha, to chyba tylko dla maga jest, a ja z rozpędu... Chociaż? Nie, dla kapłana też, okej, okay, czyli kapłan też potrafi używać. Ale na jedno wyjdzie. Okej. Okay. Czy ktoś jeszcze może tego użyć? Nie, tylko kapłan. No trudno. Misterny plan się tutaj nie powiódł, ale to nic. To w takim razie poprzerzucam sobie te rzeczy, zrobię troszkę miejsca i zróbmy tak. Pokaż mi swoje towary. Co my tutaj możemy? Tutaj jest ta mikstura siły tylko, a tak to... Ach, jeszcze trochę... A dawaj te strzały, wykupimy. Wykupimy wszystko, co tu ewentualnie potencjalnie moglibyśmy kupić takiego bardziej interesującego, czyli w sumie tylko trochę tych rzeczy. A co? O. A tu już nie mogę, okej. Okay. To dawaj do wora. O. Ciach. Jeszcze tutaj pokaż mi swoje towary. Kolejne. Tu mamy dwa. Tu też możemy dwa. O. No i dobra. Wybornie. Sporo zostało. Dobra. To w takim razie idziemy na spoczynek. Oj. Dobra, zapiszmy sobie i teraz tak. Wyciągamy stąd czerwoną miksturę. Czerwoną miksturę to ja sobie wypiję. Mam nadzieję, że to zmęczenie nie wpływa na zdolność uczenia się czaru, bo byłoby niefortunnie. Ale zobaczmy. 5. A, bo to mamy już 3. Dobra, i... Czyli tak, zasłonięcie umysłu. Powiodło się to. Przywołanie ścierwojada. Też. Mniejsze odbicie czaru. Tęczowe kolory. Niewidzialne myśliwy. Tarcza przeciw czarom. Wezwanie wiwerny. Przywołanie niszru. Okej, jak na razie wszystko się powiodło. To sobie może wyciągnę. Będziemy tego w razie czego używali do... Czy ja tu mam jeszcze takie, które potrafię? Tu jest jeszcze ta emocja, nadzieja właśnie. To co nie ma tej zielonej otoczki, okej. I to sobie wrzucimy do tej drugiej, czyli będziemy mogli to zawsze rzucić tak... Ręcznie, gdzieś tam jakby trzeba było, bez zapamiętywania. Czyli kolejne 5, 6, 7, 8, chyba tyle mam miejsca, tak. Kolejna porcja, nawałnica kwasu. Przywołanie potwora 5. Słowo mocy ogłuszenie. Zabójcza mgła. Słowo mocy cisza. Miecz Mordekainena. Gniew Malawona. I dezintegracja, ok. Czyli kolejna porcja. Wyśmienicie mamidło. Tutaj kolejne zaklęcia dawać. Śmiało, proszę. Ok. Mamidło. Cienie. Zapalająca chmura.
Grupowa niewidzialność. Zaklęcie śmierci. Łańcuch czarów. Słowo mocy giń. Zamiana ciała w kamień. No i pięknie, idzie elegancko. Jak na razie wszystkie zaklęcia, które tutaj wzięliśmy, to bezproblemowo się nauczyliśmy. Czyli tak, palec śmierci. Całkowita niewrażliwość. Przywołanie potwora 6. Nie, to było 7. Przywołanie potwora 2. Przemiana tensera. Wielobies. Zaklęta broń. Okej. Okay. No i teraz tak, jeszcze tutaj mamy kolejne. O, ale tego nabrałem. Rubinowy promień odwrócenia. Przywołanie potwora 6. Zamiana kamienia w ciało. Przywołanie potwora 4. Sfera chaosu. Laska mocy. Okropne zauroczenie. Lawina śnieżnych kul Snilokka. No i chyba ostatnia porcja, tak. Tu mamy jakieś... Opóźniona kula ognista. Ona zadaje aż 15k6. Kurczę. Dotknięcie lisza. No i dobra, komplet. Czyli tutaj zostały te dwa zaklęcia, które można wyrzucić i to już resztę mamy nauczone. Dobra, to wybornie, czyli wszystkich zaklęć byliśmy w stanie się nauczyć, no to teraz zobaczmy, jakieś tutaj rewizje zróbmy. To sobie może powyrzucam, a za to przyznam... Czyli ponadto istota, która znajduje się pod wpływem pośpiesznego odwrotu, nie może atakować, rzucać czarów, ani używać przedmiotów lub specjalnych zdolności. Jedyne, co może zrobić, to uciekać. Aha, czyli to mogę sobie rzucić w razie czego. A mogę zostawić sobie jedno, tak jak gdybym musiał się ewakuować nagle szybko, to jedno zostawię. Okej. Okay. Lustrzane odbicia, to w sumie spoko. Tutaj mamy te niewidzialności też okej. Okay. W razie czego. Tutaj mamy ognistą strzałę i te eksplodujące czaszki. Też okej, myślę. Może to, co do takiego. Tutaj. Może jakieś takie... Co tutaj... To na godzinę to było spoko w sumie. To też jest godzina, też okej. Okay. A to? 5 rund. To tutaj może tą niewidzialność ulepszoną. Ciach. 5. poziom. Tutaj ta wyrocznia. Chaos. No, może być. Na 6. O, tutaj trochę mamy. To zielone to są chyba przywoływania. A co to tutaj? To chyba dawało jakieś takie właśnie, że na maga było całkiem akurat. No właśnie, on niszczył jakieś wody, coś takiego bym, takiego niszru. No dobra, teraz tak, czyli ja już mam tutaj komplet, bo to większość tych zaklęć, które się nauczyłem, to była na wyższe poziomy. No cóż. O kurde, ile tego tutaj jest. Dobra, pousuwajmy te takie mało levelowe. Błogosławieństwo, klątwa, to może jeszcze po jednym. Co tutaj? Ochrona przed złem. Czar ten tworzy wokół wybranej istoty magiczną barierę. Dawała do klasy pancerza. Po drugie, przyzwane demony nie będą atakować chronionej istoty. I wreszcie po trzecie, staje się ona niewrażliwa na działanie zaklęć i efektów opartych na zauroczeniu. O! Coś takiego właśnie byłoby tutaj pomocne, bo tam było, że niby on włada nad... O, dobra. To wezmę sobie na przykład 5 takich dla każdego członka drużyny, plus jeszcze ze 2 może takie zagłady, bo one chyba nie było rzutu obronnego na to. Dobra. Co tutaj? Tu powyrzucamy te... To leczonko... To było w sumie całkiem fajne. Całkiem fajnie działało u Tybalda. Zwiększało właśnie kondycję, siłę, zręczność. To bym ze 2 takie wziął. I może jeszcze taki psalm sobie. O. No i dobra.
To na trzeci poziom teraz. Tutaj się zastanawiam, może usunę sobie stąd i dam ze dwa rozproszenia, bo nie mamy żadnych, a przydałoby się, może będzie jakby konieczne rozproszenie jakichś efektów magicznych. Co tutaj? A, tutaj było to ochrona przed złem w promieniu 3 metrów. To może coś takiego by się przydało, ze dwa takie, o. Czy coś jeszcze stąd? To co to było? Recytacja? Wrogowie otrzymują karę. Jedna runa. Może też jedno takie coś. O. A to? Na 6 rund. A to dawało klasę pancerza, zwiększało, tak? Ogólnie. Wszystkim. Ale. Chociaż w sumie może się przydać, bo tam leczenie leczeniem, ale rzucić. Tutaj mamy te dwa grupowe leczenia lekkich ran i. No właśnie, tutaj jakieś bariera ostrzy. Czarten powołuje do istnienia ściany obracających się ostrych niczym brzytwa ostrzy, które wirują dookoła czarującego, tworząc nieruchomą barierę. Każda istota próbująca przekroczyć barierę otrzyma 8k8 obrażeń. Na czas działania zaklęcia czarujący nie może się poruszać. No to tak średnio, a to cudowne przypomnienie. Czarten pozwala przypomnieć sobie dwa ostatnio rzucone zaklęcia. Jeśli nie rzucono żadnych czarów, to nic się nie stanie. Cudowne przypomnienie nie pozwala na przypomnienie sobie czarów 6 poziomu i wyższych. O, może coś takiego, bo jeżeli na 5 poziomie rzucę dwa zaklęcia leczące, to potem mogę sobie przypomnieć i znowu rzucić dwa zaklęcia leczące. I to nie byłoby głupie. Bo co to mamy jeszcze? Jakieś przywoływanie powietrznego sługi? Sprowadzenie zwierząt? Co to przywołuje? Niedźwiedzie. Okej. A to? Tarcza entropii. Po rzuceniu tego zaklęcia czarujący zostaje otoczony ochronnym wirem energii, który blokuje lub odbija wiele ataków. Zapewnia to kapłanowi premię plus 6 do klasy pancerza, plus 2 do rzutów obronnych oraz 50% odporności na elektryczność, ogień, zimno i kwas. Kapłan staje się również niewrażliwy na działanie czaru słup ognia oraz wszystkich ataków pociskowych. W tym te będące efektem działania. Może coś takiego też byłoby spoko. Kurczę, no potężne zaklęcie, muszę przyznać. Jedna runda na poziom? Kurde. Tylko długo się rzuca. Boję się, że ktoś by mógł przerwać. A to ile się rzuca? Tyle samo. Olera. No ale dobra, wypróbujemy to. Przypomnienie w razie czego. Czy coś jeszcze? Nie. A tutaj jeszcze mieliśmy okazję. A. Tu też coś mogę. Leczenie. Tutaj jest jakieś oberwanie chmur. Co to jest w ogóle? Czarten sprowadza na wybrany obszar magiczny deszcz. Wszystkie stworzenia związane z zimnym ogniem otrzymują 2k3 magicznych obrażeń na rundę. Ponadto wszystkie istoty znajdujące się wewnątrz obszaru działania zaklęcia mają 50% szansy na to, że zostaną trafione błyskawicą. Okej. Okay. A, i tutaj płomienne ostrze, całun płomienia, a także aury salamander zostają ugaszone. To by się przydało na wcześniej, gdzie tam było tych pełno salamander. Wezwanie owadów. To chyba było dobre, bo tutaj jest, że utrudnia znacznie rzucanie zaklęć. To może coś takiego. Dobra. Okej, no to teraz musimy odpoczywać. Ciach. Tu sobie odpocznę. No właśnie, dalej jesteśmy przeciążeni, więc musimy 3 razy tak pod rząd. Czyli cały dzień. Ale będziemy dobrze, należycie wypoczęci. O, i pyk, pięknie, dobra. I teraz jest... Już się robi. Dobra, okej. Okay. Załatwię to. Zobaczę z ciekawości, czy Nym uzupełnił swoje zapasy po całym dniu. To mnie akurat interesuje tam ewentualnie, czy coś mu się nowego pojawiło, chociaż nie sądzę, wszystko wymiecione. Dobra, no to co? W takim razie zapisuję tutaj rozgrywkę. Myślę, że to będzie idealny moment na to, aby zakończyć ten odcinek właśnie w tym miejscu, a w następnym wybierzemy się na starcie z tym całym bratem Pokelinem. Odbędziemy sobie pewnie jakąś pogawędkę albo coś, zobaczymy, co ma do powiedzenia ten dziad. No i przekonamy się, co dalej. W takim razie ja dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Wam życzę przyjemnego wieczoru bądź dnia. No i widzimy się w następnym odcinku. Także dzięki serdeczne jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.